Witam serdecznie, moi goście, Mateusz Karładał, to Spak Green Power NS. Cześć, witam. Mateusz, przegrywacie z KS Podegrodzie, tak naprawdę tutaj troszkę uniemożliwiając się, awansu uniemożliwiając awans do pierwszej piątki, będę jeszcze to patrzył. Jesteście zawiedzeni tym spotkaniem? Tak, na pewno jesteśmy zawiedzeni, bo fatalnie weszliśmy w to spotkanie i praktycznie to był marsz w naszym wykonaniu. Nic nie zagraliśmy, szybko strzelili czy bramki, potem staraliśmy się odrobić, ale to już chyba później już było przemotywowanie, kłótnie, krzyki. To z taką grą to daleko nie zajedziemy. Przede wszystkim nie wykorzystaliście dzisiaj możliwości ludzkich w osobach, bo patrząc na wasze tutaj możliwości, to oni mieli jedną albo dwie zmiany, a wy chyba z pięć. No tak, no nie wykorzystaliśmy tego, ale no nie wiem, czy to po prostu jesteśmy słabsi od nich fizycznie, czy co, ale nawet w drugiej połowie, gdy my goniliśmy wynik, oni zamknęli nas na naszej połowie, gdzie to powinno być zupełnie na odwrót. No i nie wiem, też chyba potraktowaliśmy ten mecz tak, przeszliśmy obok tego meczu. Bardzo rygorystycznie oceniasz występ swojego zespołu. Ja bym go tak bardzo rygorystycznie nie oceniał, bo przede wszystkim z 3-0 potrafiliście wrócić do tego meczu i tak naprawdę, gdyby nie czwarta bramka w końcówce, to tam walczyliście cały czas, bądź co bądź, na równi z nimi. No, na koniec trochę żeśmy się spieli, ale no, to było za mało i ciężko mi coś jeszcze więcej powiedzieć o tym meczu, bo no przeszliśmy obok tego meczu po prostu i ciężko mi to komentować, bo to był bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu. Kuba do góry, za tydzień ostatnie spotkanie przed wakacjami. Dziękuję za wywiad. Dzięki.